Czym są OZE? OZE to odnawialne źródła energii, które jak wynika z nazwy, nie mogą ulec wyczerpaniu. Energia z nich pozyskiwana nie jest szkodliwa dla środowiska, ponieważ nie emituje żadnych zanieczyszczeń czy gazów cieplarnianych. Ciekawostki. Farba solarna. Dzięki dzisiejszej technologii wszystko staje się łatwiejsze. Amerykańscy naukowcy opracowują farbę, dzięki której fasady budynków będą mogły produkować słoneczną energię elektryczną. Farba solarna, chociaż jej sprawność osiąga tylko 1% w porównaniu do paneli, osiągającej sprawność od 10 do 20%, ma mieć niższy koszt produkcji, a co za tym idzie? Oczywiście niższa cena tego produktu, dzięki czemu stanie się ona dostępna dla większej ilości ludzi. Największe farmy fotowoltaiczne. Największa farma fotowoltaiczna znajduje się w Chinach. Jest złożona z prawie 4 milionów paneli słonecznych, które mają moc do 850 MW. W Polsce największa farma tego typu znajduje się nieopodal Torunia i składa się z około 16 tysięcy paneli słonecznych, które mają moc do 3,7 MW. Idea prosumenta. Prosument pochodzi od połączenia słów producent oraz konsument. Czym zajmuje się prosument? Prosument zajmuje się produkcją na własny użytek, czyli konsumuje to, co sam wyprodukuje. Jak możemy zostać prosumentami? Aby zostać prosumentem, należy zorganizować źródło energii odnawialnej, np. panel słoneczny, i uzyskaną energię używać na własny użytek. Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Mikroinstalacje to instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej do 40 kW. Z mikroinstalacji może korzystać prosument albo przedsiębiorca. Jest między nimi znacząca różnica. Prosument zużywa energię na potrzeby własne, a przedsiębiorca zużywa energię na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W mikroinstalacjach wykorzystywana jest energia słoneczna, ciepła albo świetlna, energia ciepła ziemi, ciepło powietrza atmosferycznego oraz energia wiatru.